Witam z trasy. Nie wiem nawet gdzie, ale na moje stare borowikowe miejsce. Dzisiaj jest ostatni dzień września, 30 dzień. Straszne dziury, kałuże. Przed chwilą przestał lać deszcz. Zobaczymy, czy są tu jakieś fajne borowiki. Lasy małe wśród pól. Ale kałuże tu straszne są. Nie wiem, czy dojadę. No to ruszam na grzyby. Przez pole rzepakowe. To dopiero będzie. Tam do lasu. No jest chociaż jeden. Wczoraj dostałem cynk, że tu są grzyby. Chyba ktoś wszystkie wyzbierał. Co prawda mam tu kilka kozaków z grzybków, ale ponoć miały być prawdziwki. Ale jeden jest przepiękny. Pod takim jakimś, pod brzozą tym razem. Przy latarce szukam, bo się zmrok robi. No jest drugi borowiczek. Dobra, wytniemy. Tak jak niektórzy mówią, wytniemy. O, tamten był wykręcony, ten będzie wycięty. Zdrowiutki, elegancki. I szukam sobie dalej, może coś znajdę, a może nic nie znajdę, bo już się zaraz noc zrobi. Czerwoną muchomorę. Zobaczymy. No jest jeszcze jeden. Tego tym razem wykręcę. O! I obetnę korzeń. Sprawdzić, czy nie ma robaka. Nie ma, bo to las liściasty. To są czyściuteńkie. Korzonki rozrzucę po lesie, żeby ktoś myślał, że to było 100 prawdziwki. Pogoda typowo jesienna, szaruga taka, ale nie pada przez chwilę. Grzybów jak na lekarstwo. Ze 4 prawdziwki, trochę kozaków, kilka podgrzybków. Czas wracać do domu. Ale kręci.